Witamy Wojtka Sąmińskiego. Powitajmy go brawami. Dziękuję bardzo. Jesteś bohaterem. Nie, nie jestem. Udało ci się doprowadzić wreszcie. Doprowadzić prezydenta Bronisława Komorowskiego pod sąd. No tak, na razie jeszcze w roli świadka, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, gdy stanie się to także w innej roli. Głęboko w to wierzę, bo pan Bronisław Komorowski w moim przekonaniu z całą pewnością na to zasługuje. No w dniu dzisiejszym udało się zadać 100 kilkadziesiąt pytań, na większe z nich pan prezydent odpowiadał, nie pamiętam, uciekał w niepamięć, mówił, co miałem do zeznania, to zeznałem w prokuraturze. Szkopuł w tym, że co innego zeznawał za pierwszym razem, co innego za drugim razem. Te zeznania wzajemnie sobie przeczą i wzajemnie się wykluczają. O co powinien być? Wróćmy w ogóle do źródeł sprawy, do istoty sprawy. O co uważasz, że powinien stanąć jako oskarżony? O co powinien być oskarżony? Druga osoba w państwie, marszałek polskiego Sejmu, spotyka się z dwoma oficerami wojskowych służb tajnych, z którymi rozmawia o tym, jak w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem, zdobyć najbardziej tajny dokument w Polsce. Co więcej, ma podejrzenie, dzisiaj to potwierdził, że miał takie podejrzenie, że jedna z tych osób, z którymi się spotyka, może mieć związki z obcym, z rosyjskim wywiadem. Mówiąc krótko, druga osoba w państwie, mając podejrzenie, że przychodzi do niego człowiek, który ma związek z obcym wywiadem, wchodzi we współpracę z tą osobą w celu zdobycia w sposób przestępczy najbardziej tajnego, strzeżonego dokumentu w Polsce, jakim jest aneks do raportu WSI. I przez miesiąc czasu spotyka się z tą osobą, prowadząc z nią sympatyczne rozmowy, jakby tutaj ten aneks zdobyć. Aneks do raportu WS, do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, to jest aneks, tajny dokument, o którym się mówi, że Bronisław Komorowski jest jego głównym negatywnym bohaterem. Tak słyszałem, ja aneksu nie widziałem, ale świat jest mały, więc co nieco wiem mniej więcej, co jest jego treścią. Wiem, że z całą pewnością Bronisław Komorowski jest jego głównym negatywnym bohaterem, dlatego był tak zainteresowany, żeby ten aneks zdobyć, był zdeterminowany. Dzisiaj mówił, że tak naprawdę gdyby chciał, to jako marszałek Sejmu miał do tego prawo, ale straszliwie plątał się w zeznaniach. Znaczy na początku powiedział, że nie czytał, ale potem już mówił, że to tajemnica państwowa, tak. Komentował jego treść jakby, z których to komentarze wynikało, że chyba, no... Jak mógł komentować, skoro nie czytał? No tak naprawdę to prezydent starał się mówić tak, żeby powiedzieć jak najmniej. Wyszedł z tego totalny bełkot, bo prezydent za jednym razem mówił, że wszystko, co miałem do powiedzenia, zeznałem w prokuraturze, tam zeznałem prawdę. Ale za którym razem? Za pierwszym razem zeznał co innego, za drugim razem podważył swoje wcześniejsze zeznania. Więc prezydent nawet na to pytanie nie odpowiedział, nie potrafił odpowiedzieć. Czy mówił za pierwszym razem prawdę, czy za drugim? Jak mantrę powtarzał, wszystko, co miałem do powiedzenia, całą prawdę w prokuraturze. Tylko jeszcze raz pytam, za którym razem? Za pierwszym czy za drugim? I cały czas nie odpowiadał. Cały czas mówił, co miałem do powiedzenia, to już powiedziałem. Nic nie mam więcej do powiedzenia. Czy po tym dzisiejszym procesie, czy ty jesteś zadowolony, czy nie? Czy uzyskałeś jakieś odpowiedzi na pytania, które chciałeś zadać? Jestem przede wszystkim rozczarowany stanem pamięci głowy państwa, bo jeżeli człowiek, który stoi na czele 40-milionowego narodu, pamięta tak niewiele, no to możemy mieć obawy o zdrowie pana prezydenta, więc na pewno jestem tym rozczarowany, tak? No miałem świadomość oczywiście tego, że w takim procesie pytania muszą dotyczyć tego, co jest w aktach sprawy. Nie mogą odchodzić od tego, bo jeżeli będą odchodzić, to będą uchylane, więc zakres pytań był szalenie ograniczony. Do pana prezydenta znacznie więcej, ponad 100, te 100 kilkadziesiąt pytań, mam jeszcze znacznie więcej niż te 100 kilkadziesiąt pytań, które wyślę do kancelarii prezydenta w związku z książką, jaką będę publikował na przełomie lutego i marca. Więc to tak naprawdę te pytania, które dzisiaj zadałem, one musiały dotyczyć sprawy i dotyczyły sprawy. Zdecydowana większość z nich została przyjęta przez sąd. Na zdecydowaną większość z nich prezydent Komorowski nie odpowiedział. Ale, a powiedz nam coś bliżej o tych nazwiskach, o które pytałeś prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pytałeś, czy Komorowski zna Krzysztofa Borowiaka, pytałeś, czy zna Sergieja Kobylaka, Kobylowa,
co pytałeś też o Winiarskiego, o znajomość z Winiarskim, co to są za nazwiska? Krzysztof Polowiak to jest człowiek, który wygrał konkurs i został szefem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie, gdy ministrem obrony narodowej był Bronisław Komorowski. I Krzysztof Polowiak zobaczył, że na Wojskowej Akademii Technicznej dzieją się rzeczy straszne, że pojawiają się tam różni dziwni ludzie, tacy jak Siergiej Kopylow, którzy mają plenipotencję z Ministerstwa Obrony Narodowej do zapoznawania się z pracami badawczymi VAT. Co więcej, mają pełnomocnictwa do wydawania różnych decyzji. Borodiak był przerażony, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakiej narodowości był Kopylow. On miał paszporty na kilka nazwisk, nikt do końca nie wie, jak on się naprawdę nazywał. Więc Borowiak poszedł do pana ministra obrony narodowej, żądając, żeby tutaj zaniechać tych działań, żeby nie dopuścić do działalności procywili na taką skalę jak dotąd, bo dochodzi do rzeczy strasznych, do wykradania tajemnic państwowych, do zapoznawania się z sprawcami badawczymi przez osoby, które nie powinny się z nimi zapoznawać, także do olbrzymich strat finansowych. Za kadencji, na skutek działalności procywili, sama Wojskowa Akademia Techniczna poniosła straty w wysokości 381 milionów złotych. Gigantyczne pieniądze. I o tym mówił Krzysztof Borowiak w rozmowie z ministrem obrony narodowej Bronisławem Komorowskim. Poprosił: panie ministrze, trzeba z tym coś zrobić. I Bronisław Komorowski zrobił. Niemal natychmiast został zdymisjonowany Krzysztof Borowiak. Więc czyli pan prezydent umie działać szybko w niektórych sytuacjach. Wtedy był ministrem obrony narodowej. Zakładam, że ta umiejętność działania szybkiego, kiedy mu zależy, z całą pewnością się nie zmniejszyła. Dobrze, a kto to jest Siergiej Kopylow? No, Siergiej Kopylow to jest właśnie ten dziwny człowiek, który miał powiązania z przestępczością zorganizowaną, nie tylko polską, ale i rosyjską. Nikt do końca nie wie, jak się nazywał. Wiadomo jedynie, że kręcił się po Wojskowej Akademii Technicznej. Z mojej wiedzy wynika, że miał spotkania i rozmowy z panem ministrem obrony narodowej Bronisławem Komorowskim, do którego wchodził w zasadzie kiedy tylko chciał. O czym rozmawiali, tego nie wiem. Miał wszystkie plenipotencje i pełnomocnictwa z Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby zapoznawać się z pracami badawczymi na VAT, a także żeby podejmować szereg ważkich decyzji dla Wojskowej Akademii Technicznej. Decyzji, które zaowocowały właśnie tym, co powiedziałem, czyli gigantycznymi stratami idącymi w setki milionów złotych. Ktoś stracił, ale ktoś też zyskał. Prezydent Bronisław Komorowski w trakcie tego procesu miał być, o ile dobrze pamiętam, skonfrontowany z pułkownikiem Tobiaszem, który przedwcześnie zmarł i mówi się, że zmarł w tańcu. Czy możesz potwierdzić tę informację? No tak, ta konfrontacja, ja o nią wnioskowałem, to dopiero byłby majstersztyk, bo tak naprawdę to pan prezydent Bronisław Komorowski, konfrontacja pokazałaby całą prawdę o tej historii. Jeżeli na ten sam temat dwie osoby mówią rzeczy całkowicie się wykluczające, całkowicie sprzeczne, podważające siebie wzajemnie, no to nie mogą dwie mówić prawdy. Jedna musi kłamać, albo obydwie muszą kłamać, ale nie mogą obydwie mówić prawdy. W tej sytuacji było tak, że zupełnie co innego zeznawał pułkownik Leszek Tobiasz. Gdzieś widocznie panowie się rozminęli w ustaleniach, a zupełnie co innego zeznawał Bronisław Komorowski. I oni zaczęli sobie w pewnym momencie totalnie przeczyć. Miało dojść do konfrontacji pana Tobiasza z panem Komorowskim, z panem Bondarykiem, z panem Grasiem. Miał być szereg konfrontacji. No niestety, pan Tobiasz się nie stawiał na rozprawy sądowe, 3 razy nie przyszedł. Podobno się bał. No, nie przysłał żadnego usprawiedliwienia, więc nie był chory, nie wiadomo, co się z nim działo, po prostu nie stawiał się. Sąd liczył na to, że się stawi za kolejnym razem, ale już były plany, że jeżeli się nie stawi, no to będzie musiał być doprowadzony. No, okazało się, pamiętam, jak pan Romaszewski świętej pamięci mówił, założę się, że nie przyjdzie po raz czwarty, pewnie zachoruje. No nie zachorował, tylko kilka dni przed rozprawą sądową zmarł na zabawie tanecznej OHP w Radomiu podczas tańca. No to jest dość przerażające, to znaczy przed doprowadzeniem przed sąd w sytuacji, w której ma być konfrontowany między innymi z Bronisławem Komorowskim,
umiera po prostu. To nie była jedyna tego typu śmierć. Podobny los spotkał pana Mariana Cypla, byłego rezydenta polskiego wywiadu w Wiedniu, który odpowiadał z ramienia polskiego wywiadu za spotkania z generałem Franco. On także miał zeznawać w sądzie i miał opowiadać o naciskach ze strony Tobiasza na niego, bo on z kolei przyjaźnił się z dwoma biskupami, Antonim Dydyczem, z którym także ja się przyjaźnię, i z biskupem Głodziem. Tobiasz go naciskał, żeby ci dwaj biskupi poręczyli za niego przed Antonim Macierewiczem. Przedstawili go jako osobę godną najwyższego zaufania. Szukał po prostu wejścia, zdobycia zaufania Antoniego Macierewicza i w związku z tym szantażował Cypla, a Cypel miał ulec temu szantażowi i miał opowiedzieć właśnie o tym, jak Tobiasz naciskał na niego. Z tego co wiem, to nagrywał te rozmowy z nim. Tam niestety odsłuchałem tylko, dane mi było odsłuchać tylko fragment takiej rozmowy, bardzo interesujące, ale niestety nie mam tej rozmowy. Więc zeznania Cypla, a gdyby jeszcze do tego były nagrania, mogłyby być niezwykle interesujące. Cypel był rezydentem polskiego wywiadu w Wiedniu. Spotykał się także z Bronisławem Komorowskim. Pytałem o to dzisiaj Bronisława Komorowskiego, który nie wykluczył. Nie potwierdził, ale nie wykluczył. Powiedział, że być może się spotykał, ale nie pamięta. Czy Komorowski zna Tomasza Turowskiego? Z mojej wiedzy wynika, że zna. A sam mówi o tym, że zna czy nie zna? Ja o to Bronisława Komorowskiego dzisiaj pytać nie mogłem, bo nie miało to tak zwanego związku ze sprawą. Mogłem go pytać w zasadzie tylko i wyłącznie o sprawy dotyczące Tobiasza i Lichockiego. Każde inne pytanie wykraczające poza to było przez sąd uchylane. Ty przeprowadzałeś wywiad z Bronisławem Komorowskim w 2006 roku? Tak, on został zamieszczony w mojej książce Z mocy nadziei. Ja wtedy byłem pracownikiem programu śledczego 30 minut. TVP Info. I pojechałem z ekipą telewizyjną do Bronisława Komorowskiego, żeby porozmawiać o WSI. On na początku powiedział, jak to tym służbom zrobiono krzywdę, rozwiązując je, a następnie, że trzeba tą krzywdę naprawić. Ja mu dałem się wypowiedzieć i zadałem mu pytanie, czy zna Fundację Pro Civili. I natychmiast, niczym w kreskówkach, jakby dr Jekyll zamienił się w ministra Hyde albo odwrotnie, Bronisław Komorowski zczerwieniał, powiedział, nie na taką rozmowę się omawialiśmy, mówię, na taką, panie marszałku, mieliśmy rozmawiać o WSI, a Fundację Pro Civili założyli żołnierze WSI. Następna kwestia pana marszałka to było, ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu, pół minuty. Ja cały czas zadawałem pytania, Komorowski na nie nie odpowiadał. W pewnym momencie wstał i wyszedł, kamera filmowała puste miejsce. To się działo w grudniu 2006 roku, w okresie poprzedzającym prowokację pułkownika Leszka Tobiasza. To był ten sam czas poprzedzający. Ten materiał został wyemitowany w telewizji polskiej na przełomie stycznia i lutego 2007 roku. A co łączy Bronisława Komorowskiego z Fundacją Pro Civili? Bronisław Komorowski prowadził do tej fundacji działania, które zdecydowanie można nazwać działaniami osłonowymi. Gdy tylko pojawiała się informacja, kilka było takich osób jak Krzysztof Borowiak, które próbowały przeciwdziałać działalności Pro Civili, Bronisław Komorowski w ramach swoich kompetencji te osoby usuwał ze stanowisk. Jak inaczej to nazwać niż działaniami osłonowymi? Czym się zajmowała ta fundacja? Oficjalnie fundacja miała pomagać żołnierzom, których spotkał trudny los, na przykład upadli na zdrowiu albo nie mają warunków życiowych odpowiednich. Fundacja miała zbierać środki i ich wspierać, ale to był pozór. W rzeczywistości fundacja od pierwszego dnia swojej działalności prowadziła na gigantyczną skalę proceder wyłudzeń, oszustw, wyłudzała kredyty bankowe za pomocą różnych spółek, spółek córek, później spółek krzaków, prowadziła szereg przedsięwzięć przestępczych. Ta fundacja zdefraudowała nawet nie miliony, tylko kwoty idące w miliardach złotych. One były następnie transferowane na Cypr i stamtąd do państw byłego Związku Radzieckiego. Dzisiaj Bronisław Komorowski, sąd mi uchylił pytania dotyczące Pro Civili, ale Bronisław Komorowski na koniec wyraził takie oświadczenie. Mówił, że fundację Pro Civili rozpracowywali żołnierze WSI. No i w efekcie ta fundacja trafiła, sprawa fundacji trafiła do sądu. Jedno wielkie kłamstwo. Opowiedziałem się w sądzie, że to jest kłamstwo.
kłamstwo. Nic takiego nie miało miejsca. Po pierwsze, WSI nie rozpracowywały fundacji, tylko im założyły. Rozpracowywało Centralne Biuro Śledcze i gdy Wojskowe Służby Informacyjne zorientowały się, że sprawa jest poważna, że śledztwo nabiera tempa, pojawił się pan Rusak i inni oficerowie WSI w Komendzie Głównej Policji i zabrano wszystkie dokumenty. Wtedy sprawy przejęły Wojskowe Służby Informacyjne, ale nie po to, żeby ją prowadzić, tylko po to, żeby ją umorzyć. Sprawa została zamknięta, zamieciona pod dywan i wbrew temu, co twierdzi Bronisław Komorowski, nigdy nie trafiła do sądu, nigdy nikomu w sprawie procywilnej nie postawiono zarzutu, nigdy ta sprawa nie trafiła do sądu. Sprawa dotycząca fundacji, w wyniku działań której śmierć poniosło wiele osób, co najmniej kilkanaście osób. I w wyniku działań której doprowadzono do zdefraudowania ogromnych kwot pieniędzy, w tej sprawie nikt nigdy nie odpowiedział przed sądem. Ale czy ja dobrze rozumiem, bo z tego co ty mówisz wynika, że Bronisław Komorowski prowadził działania osłonowe, czy zwalniał ludzi, którzy przychodzili z takimi alarmującymi wieściami o Fundacji Pro Civili. Czyli Bronisław Komorowski prowadził działania osłonowe wobec fundacji, która wydrenowała dziesiątki czy setki milionów złotych, nawet wyprowadzając więcej. Je do państw byłego Związku Radzieckiego? No, dokładnie tak. Tylko kwota zaniżona, bo te kwoty były większe niż setki milionów. No ale przecież to jest on powinien być sądzony przed Trybunałem Stanu, bo to jest bardzo poważny zarzut. I jeśli byłyby takie przesłanki, To jest bardzo poważny zarzut, zresztą nie jedyny. Jeżeli dzisiaj Bronisław Komorowski potwierdza, że spotykał się z człowiekiem, którego podejrzewał o związki z obcym wywiadem i rozmawiał z nim o tym, wyraził zainteresowanie zdobyciem przez niego w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem, najbardziej tajnego dokumentu w Polsce. I dzisiaj Bronisław Komorowski to potwierdza, bagatelizując. Mówi, ale ja go tylko podejrzewałem. Ja nie miałem pewności, że on jest związany z obcym wywiadem. Ja go tylko podejrzewałem. Czy można powiedzieć tylko? Jeżeli druga osoba w państwie podejrzewa kogoś, że to jest człowiek, że ten ktoś, to jest człowiek związany z obcym wywiadem, to czy powinien się z nim w ogóle spotykać, a tym bardziej prowadzić rozmowy o wydobyciu nielegalnie najbardziej strzeżonego dokumentu w Polsce? No przecież za to powinien być kryminał. To jest nic innego jak namawianie do współudziału w przestępstwie, jak namawianie do przestępstwa. No dobrze. Ja zresztą złożyłem wniosek dawno temu, w roku 2009, o to, żeby państwo polskie ścigało Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski do dziś jednak nie jest ścigany. Wniosek mój nie został przyjęty, ani nie został odrzucony. Został zawieszony do momentu zakończenia mojego procesu. Ponieważ tutaj pod namiotem myśmy spisywali pytania od obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do Bronisława Komorowskiego i no, pojawia się rzeczywiście taka refleksja przy wielu z tych pytaniach. Interesy czyjego państwa reprezentuje Bronisław Komorowski? Polski czy Rosji? I to pytanie się pojawia przy wielu działaniach Bronisława Komorowskiego. Wtedy, kiedy podpisuje umowę z Rosją, niekorzystną dla Polski, gazową umowę z Rosją. Wtedy, kiedy, znaczy podpisuje, dopuszcza do podpisania tej umowy. Wtedy, kiedy żeruje rosyjską wersję wydarzeń w śledztwie związanym ze śmiercią polskiego prezydenta na terenie Rosji. Wtedy, kiedy dyskredytuje polskiego prezydenta, odznacza ambasadora Rosji, który inspirował walkę rządu polskiego z polskim prezydentem, czy odznacza, czy awansuje generała Jalińskiego odpowiedzialnego za zabranie ochrony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który podczas pełnienia obowiązków służbowych zginął na terenie Rosji. Jest pytanie, rzeczywiście interesy którego państwa reprezentuje Bronisław Komorowski? I w świetle tego, co ty mówisz, że Fundacja Pro Civili drenowała pieniądze państwa polskiego i wyprowadzała je na teren państw byłego Związku Radzieckiego. Przez Cypr. Proszę? Przez Cypr. Przez Cypr. No to znowu pojawia się to pytanie. Interesy jakiego państwa, interesy którego państwa reprezentuje Bronisław Komorowski?
Polski czy Rosji. No w tej sytuacji to są działania osłonowe wobec tej fundacji Prosimili. No to... Po Warszawie po ostatnich wyborach parlamentarnych krążył taki dowcip, jakoby Angela Merkel miała powiedzieć do Władimira Putina: wasz prezydent, nasz premier. Ja bym chciał, żeby to był tylko dowcip. Czy to byłaby dobra puenta, chociaż gorzka bardzo, ale dopytam jeszcze, czy czegoś się dowiedziałeś dzisiaj podczas tego procesu? No, dowiedziałem się na pewno tego, że z pamięcią pana prezydenta jest bardzo, bardzo źle. Dużo gorzej niż myślałem. Gorzej nawet niż z pamięcią pana Pawła Grasia. No i to jest rzeczywiście bardzo smutna rzecz. Ja nie oczekiwałem, że dowiem się od pana prezydenta czegoś nowego. Ale nie spodziewałem się, że aż tak dramatycznie ucieknie w hasło pod tytułem "nie pamiętam". No i byłem zszokowany też sposobem obrony, w którym w zasadzie główną taką tezą powtarzaną jak mantra, oprócz "nie pamiętam", było: wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem w prokuraturze. Już to zeznałem. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Już o tym mówiłem. Pan prezydent starał się zachować tak, żeby tak naprawdę nie powiedzieć nic, a mimo wszystko myślę, że powiedział sporo. Kto ma uszy i sobie spokojnie posłucha tej rozmowy, to myślę, że mimo wszystko, mimo chęci pana prezydenta, żeby nie powiedzieć nic, jednak sporo można się było dzisiaj dowiedzieć. Czy, jak myślisz, czy jest szansa na proces, czy postawienie Bronisława Komorowskiego przed sądem, czy śledztwo w prokuraturze w sprawie właśnie tych działań osłonowych nad Fundacją Prosimili? Ja myślę, że i na to, i na wszystkie inne rzeczy przyjdzie czas, ale przyjdzie pod jednym warunkiem, że w maju tego roku Polacy dokonają dobrego wyboru, tak? I że Komorowski odejdzie do przeszłości, a wtedy wszystko jest możliwe. Natomiast jeżeli ten układ wojskowych służb tajnych budowany wokół prezydenta Komorowskiego się umocni, no to perspektywy na pewno będą bardzo złe. No, brzmi to złowieszczo, zwłaszcza, że prezydent Komorowski doczekał się pseudonimu, ksywki w Polsce ambasador Rosji. Więc bardziej rzeczywiście wypowiada się jak ambasador Rosji w Polsce niż jak prezydent Polski. W konkretnych sytuacjach, nie mówię o takich działaniach propagandowych, osłonowych, ale w konkretnych sytuacjach właśnie, na przykład jak taki drenaż pieniędzy Polski na rzecz państwa byłego Związku Radzieckiego. No na dziś wszystko mamy w swoich rękach. Mamy grudzień, do maja mamy troszkę czasu. Ja musiałem tylko zaapelować do rodaków. Przebudźmy się. Przebudźmy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to jest właściwa puenta na dzisiejszej sytuacji, tak? Poczekajcie, jeszcze pytanie tutaj mamy. Przepraszam, jeszcze pytanie, tak? No chciałabym się dowiedzieć, czy to zmierza ku oczyszczeniu pańskiej osoby, pana osoby, oskarżonego o sprzedaż. Bóg jeden raczej wiedzieć. To jest pytanie od Solidarnych. Przez 5 lat prokuratura nie przedstawiła nawet jednego dowodu mojej rzekomej winy, dowodu, nawet przesłanki mojej rzekomej winy. Ja mogę się tylko domyślać, jak potężne naciski muszą iść na sędziego, tak? Ale jednakowoż wierzę, że będzie to rozpatrzone merytorycznie. Jeżeli będzie rozpatrzone merytorycznie, to nie mam żadnych obaw. Jeżeli będzie rozpatrzone merytorycznie, ale pod tym zastrzeżeniem. Natomiast o innych kwestiach ciężko mi się wypowiadać, bo cóż ja mogę powiedzieć? No, chcę wierzyć, że mamy do czynienia z uczciwym sądem. Są uczciwi sędziowie, paru takich spotkałem. No właśnie, ale czy to dzisiejsze przesłuchanie jakoś tam może sugerować, że zostanie pan oczyszczony z tych zarzutów?
Znaczy dotyczyło to generalnie też właśnie tej sprawy. Dzisiejsze przesłuchanie miało pokazać, kim jest prezydent Bronisław Komorowski, miało pokazać wiarygodność, czy też niewiarygodność jego zeznań, niewiarygodność zeznań innych osób. I myślę, że w jakiejś mierze to się udało. Tak jak mówię, w jakiejś mierze dlatego, że jeżeli ktoś na najprostsze pytania nie potrafi odpowiedzieć, mówiąc nie pamiętam, albo mówiąc co miałem powiedzieć, już powiedziałem, no to tak naprawdę ciężko coś na tym budować. Jednakowoż myślę, że to było bardzo ważne spotkanie, może jedno z najważniejszych w tej sprawie. Życzymy, żeby jak najszybciej to się wyjaśniło. No, życzymy panu, żeby te obciążające zeznania... Obciążające na pewno. No właśnie, chciałam zapytać pana może trochę odskocznia. Czy funkcjonuje życiorys pana Komorowskiego? Czy to jest jego nazwisko, czy w ogóle, bo funkcjonuje taki, w ogóle skąd on pochodzi i tak dalej? Czy to nie jest zatajone? Czy to jest jego faktyczny życiorys, który obowiązuje w Polsce w tej chwili? To znaczy, a propos życiorysu pana Komorowskiego i wielu innych faktów, to ja między świętami a Nowym Rokiem wejdę w posiadanie szeregu materiałów, na które czekam od dłuższego czasu, i innych tajnych dokumentów, także nagrań, więc proszę mi wybaczyć, nie chciałbym się dać ciągnąć za język, przez cały styczeń, w styczniu chciałbym zniknąć, gdzieś się zakopać i skończyć to, co mam do skończenia. Nie, żeby ciężko pracować, po 20 godzin na dobę. Nad książką. Nad książką, która ma się ukazać na koniec lutego. Na odpoczynek, jak Bóg da, będzie czas później. Żeby nie było tak jak z Tobiaszem. Musisz uważać na siebie. No jest przygotowany plan B. Jeżeli mi spadnie na głowę cegła w drewnianym kościele, no to... Ktoś, tak czy inaczej książka się ukaże. Zapowiedzmy to wyraźnie. Tak czy inaczej książka się ukaże na przełomie lutego i marca z całą pewnością. Ale to nazwisko... Wydaję tą książkę sam, a być może w koedycji z jednym wydawnictwem, prowadzę w tej chwili rozmowy z dwoma wydawnictwami, także jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy zrobimy to sami, czy ewentualnie w koedycji z jednym lub bądź drugim dużym wydawnictwem. A książkę będziemy drukować za granicą. A tytuł? Pracujemy nad tytułem, nad okładką. W ciągu kilku dni będziemy mieli już to zamknięte. Mamy kilka wersji na ten moment. Dziękujemy ci bardzo i trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za spotkanie, za państwa obecność, za wszystko, za tą całą akcję.